Chciałbym serdecznie powitać szefową unijnej dyplomacji, baronesę Catherine Ashton. Bardzo się cieszę, że przybyła do Polski z pierwszą oficjalną wizytą w swojej nowej roli i jestem zadowolony z naszych rozmów. Omówiliśmy kwestie ważne dla Unii Europejskiej i ważne dla Polski w Unii Europejskiej. Ja myślę, że symbolicznym, dobrym precedensem jest to, że pani wysoka przedstawiciel odwiedza nas w drodze na szczyt Unia-Rosja. To oznacza, że jesteśmy w pełni poinformowani o zamierzeniach wysokiej przedstawiciel i w ogóle Unii Europejskiej w relacjach z Rosją, które są dla nas ważne i których rozwój wspieramy. Uzgodniliśmy kwestie związane z tworzeniem ambitnej, nowoczesnej, profesjonalnej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Polska popiera zarówno tempo, jak i sposób, w jaki Catherine Ashton planuje stworzenie tej służby. Omówiliśmy kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim, który jest priorytetowym programem zapoczątkowanym przez Polskę i Szwecję. Dziękujemy za to, że Komisja podzieliła się z naszymi planami w zeszłym tygodniu w Sopocie. Popieramy też negocjacje o nowej umowie stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Rosją i przypominamy, że partnerstwo dla modernizacji, które może być dobrym pomysłem, musi się opierać na uzgodnionych także z państwami członkowymi warunkach i mandatem negocjacyjnym. Rozmawialiśmy też o kwestiach bieżących, takich jak kryzys na Bliskim Wschodzie i niedawne wydarzenia, które się tam rozgrywały. Wreszcie zaprosiłem baroness Ashton na spotkanie Wspólnoty Demokracji 3 lipca. Uważamy, że głos Unii Europejskiej na tym forum znaczących demokracji światowych powinien być silnie słyszany. Jeszcze raz serdecznie witam w Warszawie. First of all, let me say I'm very happy to be in Warsaw today. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w Warszawie. My visit in April was postponed due to the tragedy in Smolensk, and I was determined to try and come as soon as possible. Moja kwietniowa wizyta została odłożona w związku z wydarzeniami z tragedią w Smoleńsku i chciałam do Polski przyjechać jak najwcześniej po tej tragedii. I want to once again express my sincere condolences to the people of Poland. Chciałabym po raz kolejny wyrazić najszczersze kondolencje narodowi polskiemu. I also want to express the support and sympathy for the victims of recent floods. Chciałbym również wyrazić nasze poparcie i nasze współczucie dla ofiar niedawnych powodzi w Polsce. I know that member states are providing support and the European Commission is ready to look at the possibilities on how to help Poland fight the consequences of the floods. Zdaję sobie sprawę, że państwa członkowskie służą Polsce pomocą, a Komisja Europejska rozważa sposoby pomocy Polsce w walce ze skutkami powodzi. The aim of my visit today is also to review the key issues on the EU's foreign policy agenda, in particular those of interest to Poland. Celem mojej dzisiejszej wizyty jest przedstawienie najważniejszych kwestii, najważniejszych priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, które dotyczą Polski. As Minister Sikorski has said, I wanted too to discuss the way forward, including in view of Poland's EU presidency in the second half of next year. Jak zaznaczył pan minister Sikorski, porozmawialiśmy o przyszłości, a zwłaszcza w związku z nadchodzącą prezydencją Polski, którą Polska obejmie w przyszłym roku. I too was very pleased to hear that we're making significant progress and to hear of the priorities that Poland has set. Również z zadowoleniem dowiedziałam się o tym, że czynione są znaczne postępy. Z zadowoleniem też zapoznałam się z priorytetami Polski. As the minister has said, we've discussed a number of important issues, including the setting up of the External Action Service. Jak wspomniał pan minister, omawialiśmy szereg ważnych spraw, w tym stworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. After presenting my proposals at the end of March and getting political agreement in the Council in April, we are now negotiating with the European Parliament.
Po przedstawieniu propozycji w tej sprawie pod koniec marca, po omówieniu tego w Radzie w kwietniu, w tej chwili trwają rozmowy w Parlamencie Europejskim. I believe we are very close to an agreement that will take the issues that MEPs have raised on board. Uważam, że niebawem zostanie podpisane czy zostanie zawarte porozumienie, które uwzględni wszystkie istotne kwestie. I have a real sense of urgency because I believe we can only punch our weight if we pull together the different strands of our external action. Uważam, że jest to działanie pilne, naglące. Unia bowiem będzie zajmowała należną sobie pozycję na świecie tylko wówczas, jeżeli zjednoczy, jeżeli połączy wszystkie swoje działania. Let me say too that I am extremely aware of the need for geographical and gender equality in the EAS. Jestem też bardzo świadoma parytetu czy też dystrybucji zarówno geograficznej, jak i płciowej w przyszłej Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. I want to have the brightest and the best officials in the service and I'm very pleased to know that there will be extremely good candidates coming forward from Poland. Chcę, żeby w służbie znaleźli się najlepsi urzędnicy unijni i z zadowoleniem odnotowuję, że Polska zgłosiła bardzo dobrych kandydatów. And for the avoidance of doubt, I have not made any appointments yet, but I will be making appointments for our new heads of mission over the coming weeks. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jak dotąd nie wyznaczyłam nikogo na żadne stanowisko, ale w najbliższych tygodniach będę mianować szefów misji. As the minister has said, I travel from here to Rostov for the EU-Russia summit. Jak wspomniał pan minister, w Polsce zatrzymałam się w drodze do Rostowa, gdzie będę uczestniczyła w szczycie Unia-Rosja. And in that context, I welcome the strengthening of ties between Poland and Russia, which helps to consolidate EU-Russia relations. I w tym kontekście z zadowoleniem witam wzmocnienie relacji pomiędzy Polską a Rosją, które przyczyniają się do wzmocnienia relacji pomiędzy Unią a Rosją. And I very much welcome Polish commitment to the Eastern Partnership. Z zadowoleniem też odnotowuję zaangażowanie Polski w sprawę Partnerstwa Wschodniego. The partnership has reinvigorated our neighborhood policy to the east and created a framework that is very meaningful for the EU. Partnerstwo to wzmocniło, ożywiło nasze relacje, naszą politykę sąsiedzką i stworzyło ramy pozwalające nam na uprawianie polityki wschodniej. Minister Sikorski's initiative of a foreign ministers meeting held in Sopot on the 24th of May has given it further political impetus. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych, które miało miejsce w Sopocie 24 maja z inicjatywy ministra Sikorskiego, nadała temu kolejnej siły. So finally, let me be clear. A strong EU foreign policy needs a strong and active role for Poland. I'm very happy to be here today. Thank you. I wreszcie podkreślam, że mocna i aktywna polityka zagraniczna Unii Europejskiej wymaga ważnej i mocnej roli Polski. Jestem znowu bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj w Polsce dzisiaj z Państwem. Dziękuję. Joanna Kotowicz, Polska Agencja Prasowa. Panie ministrze, jak pan ocenia po dzisiejszym spotkaniu szanse Polski, jeśli chodzi o obsadzenie, w sprawie obsadzenia polskimi przedstawicielami najwyższych stanowisk w korpusie dyplomatycznym? I tutaj pytam w kontekście naszych kandydatów, o których się dyskutuje, spekuluje. Tutaj mam na myśli pana Dowgielewicza, pana Rotfelda i Cimoszewicza. I druga kwestia to statki izraelskie zaatakowały dzisiaj pomoc humanitarną, która zmierzała do Strefy Gazy. Czy Polska w tej kwestii podejmie jakąś, czy zareaguje? I dwa pytania krótkie do pani Ashton. Pani zapowiadała rozmowy na temat kandydatów, którzy zasiadaliby w korpusie dyplomatycznym na okres przedwakacyjny, ale co się stanie, jeśli w tej sprawie nie wyda opinii Parlament Europejski? Czy również zagrożony będzie termin jakby ruszenia ze służbą, z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych jesienią tego roku? I jak ma pani zamiar w praktyce realizować zasadę równowagi geograficznej?